Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku, moi drodzy, z gry Surviving Mars. Surviving Mars, ale Surviving Mars brzmi nawet zabawnie, przynajmniej z moim żałosnym poczuciem humoru jest to bardzo zabawne. Daj mi spokój. Ojoj, trzeba wybrać jakieś nowe technologie. Słuchajcie, tak, kontynuujemy sobie rozbudowę naszej kolonii na Marsie. Jeżeli podoba ci się seria, pamiętaj zostawić lajka i wpaść linki w opisie. A my trzeba tutaj wybrać nową technologię. Możemy robić gziby. Możemy też robić gniazda dronów. Ja bym robił gziby. Ogólnie to w ogóle na farmach bym się skupił raczej robieniu osobnych poza jakby. Ale to zobaczcie, co to wymaga, ty. To jest strasznie skomplikowane rzeczy tutaj, te gziby. Ja bym bardziej zrobił może fizyka, może coś takiego. Energia, eksploracja i ochrona, socjologia? Może inżynieria w sumie. Ja to już prawie zrobione jest. Za 2%, to weźmiemy sobie to. Dolne łaziki przemieszczają się szybciej, budynki nie działają. Mało zasobu energię, niestety. O, udało się. I co? A to co to jest? Rakiety i wahadłowce wymagają mniej paliwa. Inżynieria! Dzięki! Podoba mi się to. A możemy pomoc zewnętrzna? Poka. Uuu. Ty, ja bym to wziął. 5000 to znacznie przyspiesza. Chociaż. A później się okaże, że będę czegoś potrzebował i nie wezmę tego w sumie. Może nie, na razie to zostawmy w spokoju. Na razie póki sobie świetnie radzimy, tak mi się przynajmniej wydaje. Niedługo będziemy mogli nowe rakiety sprowadzać na Ziemię, więc będzie koks. Przydałoby się robić troszeczkę więcej paliwa. Ale na razie nie mamy niestety wystarczającej ilości wody. Znaczy mamy w sumie. Poczekajcie, bo ja teraz prowadziłem te generatory. Ty, to A, dobra, widzowie. Budujemy tak. Budujemy giga dużo tych generatorów. Jak zbudujemy dużo giga generatorów, to będziemy dużo giga więcej wody robić. Będziemy mogli. A fakt, że będziemy mogli dużo giga więcej tego robić, to wody, to dzięki temu będziemy mogli giga więcej dużo paliwa robić. Elegancko. Pokazuję zaokrętowanych turystów i ich oceny wakacji. Co? Aha. Ty, ale to mu się chyba nie podobało. Dobra, wydupcasz stąd, bo to są ci turyści jacyś. Tfu, dobra. Walić tych turystów. Zapłacili, to jest. Nowy projekt specjalny, poka. Aha, to są te rzeczy. Tak, to muszę tam wysłać, mogę wysyłać tam ludzi. Otrzymano fundusze. 20 milionów tylko? Chociaż w sumie 10 milionów do tego, za przyjazd tutaj, sam przylecenie. Sporo. No ma to sens, że jakby w sumie byśmy właśnie tak robili pewnie, jakbyśmy mieli... mogli tutaj mieli kolonię, to ojojoj, ale był close, powiem wam. A jak dupnie chyba w naszą planetę, to nasz tutaj układ, to nie do końca dobrze. Wyładujmy zasoby, czyli metale, które udało nam się pozbierać. Anomalie, brak, to by się przydało robić, tutaj by się medale przydało wydobywać, tylko na razie w sumie to jest useless. Na razie to byśmy wzięli i zrobili, słuchajcie, produkcję wody. Oddzielacz wilgoci. Kolejny zresztą do kolekcji. Pyk. Czemu muszę to cały czas od nowa ustawiać? Pyk. Jeszcze... Pyk. Elegancko. Pyk. 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 Chyba miodzio jak dla mnie. Ile w ogóle kosztują te rury? Jeden metal, okej. Okay. No te metale będą potrzebne, ja zawsze narzekałem, słuchajcie, na metale in general. Budynki nie działają, co? Który? Czemu? A, widzicie. No trzeba tutaj szybko, trzeba tutaj zbierać ten beton, cement, czy cokolwiek to jest. A mamy tylko i wyłącznie jedne drony, ale one powinny raczej sobie poradzić. A to są tylko cztery droniki? O kurde, bo ja tu też mam droniki. Czemu ich nie... Ty, a tu ile? On ma 8 dronów, a ja mam 4 tutaj? Weź mnie tutaj, przypisz te drony wszystkie.
Wydupcaj, nie chcę tej stacji z dronami. Tutaj przypis wszystkie. No i teraz to będzie śpigać elegancko. Dobra, ile produkujemy wody? Tylko dwa? Ja myślałem, że to jakieś porządne tutaj rzeczy będziemy produkować. Tylko dwa? Nie, więc tylko... Kurczę, mało, bo ja bym chciał paliwo robić, a to paliwo zużywa w sumie tylko jeden wody, to dobra. Pyk. Oj, ze dwa. Te dwa tutaj do produkcji paliwa, żeby tutaj szybka wymiana szła. No. Tylko rury trzeba będzie budować pewnie zaraz. No i tak to się żyje na tym Marsie, widzowie. Badania naukowe. Aha, i tu mam od razu zaznaczone, ile procent projektu się ukończyło. Zajebiście, nie wiedziałem o tym. Zaawansowano silniki marsjańskie. Dzięki temu będziemy mniej zużywać paliwa. Co jest super ogólnie. Mniej używania paliwa jest zawsze koks. Nieważne, czy to w grze komputerowej, czy w rzeczywistości, używanie mniej paliwa zawsze będzie gigakoksem. Pyk. Dzięki temu produkcja paliwa już tutaj jest na poziomie trzech tych wytwórni. Czyli łącznie 36 paliwa na jeden sol, czyli praktycznie w dwa sole jesteśmy uzupełnić w stanie jedną rakietę. A w trzy dwie. Tak to wygląda. Jest dobrze, natomiast przydałaby się oczywiście technologia i w ogóle dużo. Ty, w sumie, bo ja tą rakietę wziąłem, to ja tu mam fabrykę części w sumie, nie? To zużywa dużo tego, zużywa też metal i z metalu robi artykuły elektroniczne. Super. To jest coś, co jest nam potrzebne. Rozumiem, chyba tak. A nie. Nie, z metalu robi części maszyn. W każdym razie wydaje mi się, że może tutaj powstać taka fabryka. Zbudujmy ją. Postawmy i na razie wyłączmy ten budynek, ale żebyśmy chociaż go zbudowali. Mam nadzieję, że jak tak zrobię, to się i tak zbuduje, tak? Czy nie? Chyba nie, kurczę. Sektor scan, ale tutaj słabiutko jest. Nie ma zno. Dobra, mamy do wystrzelenia. Nie bierzemy zasobów tych. Wystrzeliwujemy. Kurde, a może w sumie zamiast wystrzelać, to byśmy zrobili... Nie to, byśmy zrobili widok planetarny i polecieli tutaj. Czas trwania ekspedycji daje fundusze. A to nie chcę. To bym chciał na przykład. W ciągu pewnego czasu na tym obszarze można wyśledzić liczne dziwne sygnały. Miejsce to zostało nazwane strefą. Wynik przełom. Możemy wysłać ekspedycję, rakiety dostępne na Ziemi, 3, wolność 1, gotowa, pyk. I to właśnie, wysyłamy tą rakietę, jakby ona tam leci i bada, co tam się dzieje. Na Marsie narodził się pierwszy człowiek, to istny cud. Koloniści zawsze uważali się za rodzinę, ale rodzina jest naprawdę silna i bardziej zjednoczona. Gdy ma przed sobą perspektywę nowego życia. Niech ten rozkwit życia stanie się symbolem dla wszystkich ludzi. Mars przestał być już martwym światem. Kolonia została oceniona pozytywnie. Można wezwać dodatkowych kolonistów. Ty, to ściągamy. Ściągamy ludzi. Rakieta pasażerska. Nie chcemy turystów. Pierdolę tych turystów. My tu chcemy ludzi zwykłych, normalnych. Mogą być nawet totalne noby, które nic nie umiem. To nie ma znaczenia. My tu potrzebujemy ludzi. Z dwie rakiety bym walnął, jeszcze jedną. Bez turystów. Da się to jakieś zaznaczyć, że bez turystów? Zalety, wady, kaprysy. Nie, chcę bez turystów. Turysta. Coś takiego bym zrobił. Ale mamy strasznie dużo ochotników z tą drogą. No, mamy zaawansowany silnik marsjański. Teraz możemy zrobić... Wysokościowiec mikrograwitacyjny, budynek mieszkalny, wielu kolonistów, zajebiście, robimy to, tylko to jest z polimeru, ale trochę go mamy w sumie, liczba darmowych zasobników, co to jest? Ale jaja. Nagroda, ochotnicy technik 30.
Następujące liczby specjalistów. Okej, tu jakieś takie cele różne i tak dalej. Strasznie dużo rzeczy osiągnęliśmy tutaj. Umówmy się, w sensie jesteśmy totalnie rozwalamy. Pewnie chłopy co jeszcze zaczynają budować dopiero pierwsze rzeczy, a my już tu chłopie dwie rakiety z kolonistami lecą tego. U nas to się wszystko łatwiutko tutaj robi. Budynki nie działają? Czemu? Nie ma ludzi, nie? Chyba. Dobra, ludzie są potrzebni, żeby tutaj mieszkali u nas. Potrzebne też są budynki, żeby no właśnie mieszkali. Ty, a oni nie potrzebują wtedy więcej CO2 albo coś takiego? Pewnie tak. Apartamenty, nie mogę jeszcze. Ale możemy zbudować. Bloki mieszkalne, czy blok mieszkalny, przestrzeń mieszkalna 4. To są to samo pewnie, nie? Pyk, 14, no to 1, 2 potrzebujemy takie, nie? Kompleks mieszkań. Dwa razy. I miodzio, zaraz będą rakiety, budujemy dwa razy. No i farmy, produkcja żywności musi się odbywać niestety na zewnątrz później, czyli tą farmę trzeba zniszczyć i robić na zewnątrz. I chyba będziemy potrzebowali coś do tlenu, bo wątpię, że coś mi się wydaje, że się nie uda. Zużycie, konserwacja, produkcja podstawowa. To tylko potrzebujemy metalu, więc raczej na chillku. Ty sterujesz dronami. Ty przybyłeś z powrotem. Co tu się stało? Jakiś stan był, coś tam. Ty z dronami, ale ja nie chcę, żebyś tu używał drony jakiekolwiek. Ty bez dronów. Tutaj przypisujemy wszystkie droniki. A ty jesteś stacją badawczą, a ty jesteś. A ty masz metal, który masz wyładować, rozumiesz? Wyładuj. Aha, nie ma miejsca. A nie załaduj, wyładuj. Da, wyładuj. Okej. Teraz załaduj. Jest gdzieś tu metal? Na pewno musi być. Trzeba dobrze poszukać. O, tu jest. O, by tu był. O, tu jest. Elegancko. Udało się, potrzebna interwencja. Bomba! Na jednym z naszych kont pojawiła się niewiarygodna ilość funduszy niewiadomego pochodzenia, jednak została zamrożona. Po otrzymaniu nas dodatkowej wiadomości, Sej życzy sobie pozwolenie na przetestowanie bomby w bezpiecznej odległości od waszej marsjańskiej kolonii. Przekazana kwota powinna zrekompensować wszystkie niegodności. Czy to dobrze? O co tu chodzi? To jakiś żart? Dodatkowo przedłuższe. Natychmiast nadawcę. Wytropić źródło wiadomości, ale ktokolwiek ją wysłał, zastosował nadzwyczajne środki, by temu zapobiec. O nie, zostały wycofane. Ile? Odkryto nową technologię jakąś. Nowe zasiedlone lasy mają szansę generowania punktów widoku i stanowisk badawczych. Okej. To jest jeśli chodzi o terraformowanie. Wydaje mi się, że z terraformowaniem sobie odpuścimy, przynajmniej przez tą chwilę, prawda? Paliwo. Ty nie mamy paliwa. No mamy paliwo, tylko drony coś robią innego, nie? Drony się czymś innym zajmują. Mamy tu jeszcze jeden. Dobra, to tu jak usadzimy, to będzie git, chyba nikogo nic nie zniszczy. Nowy koloniści, podoba mi się to. Proszę tutaj sobie zamieszkać. Miejsca znajdziemy dla was wszystkich. Pracy też jest dużo in general. Tutaj zobaczcie, elegancko, normalnie metale są przetwarzane dla części maszyn, wszystko jest miodzio. Tutaj ktoś jeszcze jest bezrobotny? Widzę, że jest 9 bezrobotnych, także może. A nie, tutaj tylko jedną zmianę możemy? Co to jest? Wciąż obciążenie? Może walne duże obciążenie i wydajność budynku wzrośnie. Też mogę obciążenie duże? Nie no, czy my chcemy? Nie jest to na razie nam super potrzebne. Wszyscy mają dom? Wszyscy. Mamy nawet 7 wolnych mieszkań. Jest dużo bezrobotnych, bo. O, tutaj jeszcze walniemy. No jest problem. Nie ma miejsc pracy, niestety. O, mogę jeszcze jedną podstawową kopułę walnąć. Więcej kolonistów! Pakować! Panowie! Pakować mnie tu szybko tego. Więcej kolonistów! Turysta, nie. Botanik. Wystrzel. Wystrzel Biboto. Więcej kolonistów. Ile mamy już ludzi? 35. A w ogóle są dzieci i przydałaby się szkoła jakaś zbudować.
Kurde, to, ale to jest tempo w ogóle nagrywania tego odcinka, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Ja chyba nigdy tak mocno i intensywnie nie prowadziłem żadnego z odcinków. Rancho, będziemy produkować zwierzęta, w sensie koszty 10 tego Zatrudniskiem. metalu, tutaj jakiś z tego owego rancho zewnętrzne. No ja bym zewnętrzne walnął, tylko niestety nie produkujemy polimerów, a powinniśmy. Ale wydaje mi się, że zużywa tlen i wodę. Nie możemy sobie na to pozwolić, niestety. Obawiam się, że tlen i wodę to nie możemy sobie pozwolić. Może gziby? A, jeszcze nie zrobiłem tego. A co ja teraz w ogóle z technologii robię? Jak to mogę zobaczyć? Jak tu technologię się patrzy? Zapomniałem. Nie. 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 Tu. Nie. Aha, że lepszy budynek będziemy mogli postawić. Dobra, my w ogóle mamy tutaj do przeskanowania ten, nie? Chyba. A potrafię tak tym walnąć, takim tym skanem? Szybkim? Jakoś chyba dostałem, ale. Ale nie umiem jakoś tego zrobić, niestety. Dostałem chyba tą możliwość walenia takim skarbem, ale nie potrafię niestety. Napraw go dronami. No mamy tutaj na spokojnie te części ma. A tak właśnie. Redukcja części maszyn. Jak idzie? Dobrze, idzie do konserwacji. Potrzebujemy artykułów elektronicznych. I te artykuły owe elektroniczne też by się przydało zacząć robić. I potrzebuję do tego wody i paliwa. Kurde, skwaśno z wodą. Nie ma wody. To powoli, oczywiście odkrywając powoli technologię, będziemy mogli coraz bardziej rozwijać naszą technologię i w ogóle nasze tutaj rzeczy, aż nasza kolonia stanie się samowystarczalna. Na razie niestety coś czuję, że zaraz będę musiał sprowadzać sporo rzeczy. Co się dzieje z tymi rakietami? Ty, no one są gotowe, a ja nie wiem, że one są gotowe, ty. Tylko tu muszę, dobra. Mapa, potrzebujemy za... nie. Przegląd mapy. Nie, przegląd takiej innej mapy bym potrzebował, takiej światowej. O, mamy kolejną rakietę, która przyleciała. Jak to zrobić światową tą? Nie. No active No nie. research. No Research nie. complete. No nie. No nie. Chociaż i tak byśmy musieli teraz coś zbudować. Co to jest? Ładowność rakiety plus 10 tysięcy kilo. Fajne, ale może nie. Produkcja. Nie to, gdzie tu walność produkcja? To będzie. Wydaje mi się, że to inżynieria będzie produkcja tego, co? Ludzie giziby. Ale zwiększę tą ładowność, bo coś czuję, że i tak w sumie. Idziemy w inżynierię, wydaje mi się, że inżynieria to jest na razie najistotniejsza z rzeczy. Może te eksploratory by się w sumie przydało tutaj New colonists have arrived. nowe potworzyć. Nie ma budynków mieszkalnych. Bo tym więcej eksploratorów, tym szybciej mi się jakby robią tego. Robią mi się. Im więcej eksploratorów, tym szybciej mi się, słuchajcie, robią technologia. Szybciej robi. 4, 8, 12. Dokładnie tyle samo co tu w sumie, więc nie wiem po co. A nie, jedno w sumie nie potrzebuje. Ciebie nie potrzebuje. Potrzebujemy 5 mieszkań, a to daje nam 8, więc miodzio. Dlatego buduję takie podwójne. A to łatwiej będzie zniszczyć takie pojedyncze. Niż jej całe osiedle. Bo tu muszę całe osiedle zniszczyć, a tu będę mógł zniszczyć pojedynczo. Brak joba jest niestety, a wydaje mi się, że przydałoby się przedszkole. Wydaje mi się, że przydałoby się przedszkole. I wydaje mi się, że plac zabaw może nie. Przedszkole na pewno. Szkoła? Ale tu jest potrzebne są tego. Artykuły elektroniczne. O, jakie to duże, ty. Nie stać nas. Dobra, walniemy nową kopułę, wydaje mi się. Kopuła podstawowa, poka. Ujujuj. Miodzio.
Zajebista. To coś takiego. Da się to jakieś, nie wiem, połączyć albo coś? Jakieś próbowałem, ale się chyba nie da, co? Tak jakoś tam sygnał? Nie wiem, da się... Nie wydaje mi się, że się nie da, ale... Nie, widzicie? Wydaje mi się, że nie. Ale... kiwie. Zobaczymy. Tylko... Stop. Musimy i tak ją wyłączyć na razie. Nie mamy wody. Ani powietrza. Powietrze możemy sobie zrobić, niestety oddzielacze tego nie potrafimy zrobić wodę sami. Musimy sprowadzać całe te dorobienia wody. Co możemy w sumie zrobić, bo jakby. Ale czemu nie mogę w ogóle ich wysłać? W sensie, a nie, to mogę, ale tu nie ma paliwa, nie ma paliwa, nie ma paliwa. Ty, a tu. Ty, a ja je wysyłam, a tu one z żywnością są. Nie zauważyłem. Halo. Nie, tunele nie. Potrzebuję tego. Magazyn. Skład na żarcie. Skład na żarcie. Dużo składu na żarcie. Ile? 180 tylko przetrzymuje. Więcej składu na żarcie. Czy tyle żarcia nam wystarczy? Ja to wszystko pościągę z tych rakiet. Szczególnie tej, bo tą wysyłamy z powrotem na ziemię i z ziemi tutaj sprowadzimy odpowiednie rzeczy. No jak minus jeden wody? Przecież mam wyłączoną kompletnie tę kopułę. Tak? Teraz jest wyłączona. Dopiero, okej. Miałem kiedyś sam taki oddzielacz. No napraw go, no to napraw, czemu nie, nikt nie naprawia kurwa tego, a bo w sumie nie jest potrzebne, bo elektryczność jest na razie mała. Okej, ciekawe, czy to jakoś tak priorytetowo sobie samo rozdziela, co jest warto zrobić teraz, a co później. Mam nadzieję, te gry od Paradoxu mają to do siebie, że zazwyczaj AI to nie jest ich najmocniejsza strona, tak ładnie powiedzieć. Czy my w ogóle możemy zrobić własne drony? Nie. Posterunek psiarski? Kurde. Też się pewnie przyda, bo zaraz będą przestępca robione. Gdzie to będzie? O tu, gniazdo dronów, nie ma. Trzeba z gniazdo dronów, trzeba gniazdo dronów zrobić. Sprowadzić z ziemi. Ty co robisz? Ty masz metal, to możesz tu rozładować metalik. Wyładuj. Możemy, rakieta może ruszać. To niech wyślemy ją i sprowadzimy tutaj. Coś do wody by się przydało. Coś lepszego niż oddzielacz wilgoci najlepiej. I polimery, artykuły elektroniczne najważniejsze. Ja mam miejsce już na wysypisku? No, widzę, że chyba nie ma. A ten zablokowany? Nie. Działa. Dobra. Co to jest? A, tu pierdolna kometa. Dzięki temu mamy chyba metal, o ile się nie mylę, więc możemy przynajmniej sobie pozbierać. O. To sobie pozbieraliśmy. Tu jest. Chodź, idź tu zbierać to, a później zakolejkuję ci to i to. Powinno być git, tak? Ładowanie zasobów, elegancko. Pyk, pyk. O, miodziu. To pod shiftem tak mu zakolejkuje, ile rzeczy się tego da. Pyk i pyk. I git, nie będę musiał po kolei klikać. Mam 23 osoby bezrobotne. Mimo tego, że strasz wali na wszystkie możliwe zmiany. To jest ciężko. Produkcja żywności 0, zużycie żywności 12. Okej. Okay. Niedobrze. Tu możemy w sumie stołówkę walnąć. Jedną zmianę jeszcze. Wiecie co? A możemy te metale wydobywać z ziemi?
Ekstraktor metali. Za daleko od kopu. No nie mów mi to, jak blisko musi być. To w taki tym musi być. Ajajaj. To mogę tu kopułę walnąć. Kto mógł wiedzieć, co widzowie. A to bez sensu, no mogliby sobie tu przejść przecież, no. Fabryka polimerów. Potrzeba wody. I wtedy fabryka polimerów. Będzie miodzio. Tylko wody musimy sprowadzić. Z tlenem sobie poradzimy, tylko żeby do tej kopuły potrzeba jeszcze wody, to tu zrobimy sobie kompleks mieszkalny, a tu zrobimy sobie kopułę z innymi rzeczami jak stołowa i tak dalej, bo tak chyba można. A tu można coś na środku walnąć? Chyba nie. Narodziny dopuszczalne, używanie przejść, praca, co to jest? Pozwolenie lub zakaz pracy? No to nie no. Nie no tak, zajebiście, pewnie, że tak. Używanie usługi? Pewnie, że tak. Przyjmuj kolonistów? Pewnie, że tak. Okej. Okay. No to jest, czyli czemu ja mam go tu zaznaczonego? Wydłupcaj mnie stąd. 47 ludzi w jednej kopule, wow. O, mamy, już wylądowała rakieta. Więc bierzemy tak. Rakieta towarowa. I teraz jest nam potrzebne tak. Fabryka elektroniki, z żadnych metali. Z rzadkich metali. Nie. Nie. Fabryka części nie, generator nie, generator nie, wytwórnia paliwa nie, oddzielasz wilgoci, tak. Potrzebujemy z 5, albo 10 nawet. Gniazdo dronów z 2. Dronów, możemy walnąć tam, drony są akurat... A, nie możemy. To my nie. Bo my potrzebujemy to, artykuły elektroniczne. 25 tylko. No dobra. Dobra. Może być. Czekamy aż na tutaj przybycie. Ty niby strasznie dużo w ogóle tego paliwa produkujemy, a strasznie i tak się wolno tego robi. Coś takiego bym zrobił. A co jakbym w ogóle zrobił na przykład, nie wiem. Kopułę tutaj. Znaczy, no rozumiem, że to by było jakieś osobne miasto, tylko to jest jakoś możliwe w ogóle zrobić takie coś? Bo bym musiał wybudować magazyn tutaj dodatkowy, wziąć jednego, wydaje mi się, jednego, słuchajcie, drona, na przykład tego, co wydobywa. Gdzie on teraz jest? O, to jest ten, dokładnie ten dron. I musiałbym mu zaznaczyć, żeby on ciągle brał jakieś zasoby i przenosił je w dane miejsce. I musiałbym to pewnie robić ręcznie. Tak mi się wydaje. Ty, on zebrał wszystko, jeszcze mu mało. Okej. Okay. Wtedy możliwe jest chyba zrobienie na przykład tutaj, do metalu, żebym tutaj walną kopsułę. Okej, okay, mamy ładowność rakiety większą. Nowy budynek, fabryka elektroniki. Fajne, tylko niepotrzebne wydaje mi się. Biotechnologia. Fabryka elektroniki. Znaczy, bo niepotrzebne, bo my jakby na razie nie mamy metali rzadkich. O to mi chodzi. Możemy je wydobywać tutaj, tylko żeby je wydobywać potrzebny jest kopuła. Ale nie wiem, czy jest coś lepszego. SAE łazików. Gniazdo dron. A, że tu. To jest fajne, bo możemy osobne, tylko znowu potrzeba te artykuły elektroniczne. Czekamy na moment, w którym nasza kolonia stanie się samowystarczalna i to będzie najlepszy moment, bo jeżeli nasza kolonia stanie się samowystarczalna, to nie będziemy musieli sprowadzać różnych rzeczy. I tak już wygląda to ładnie, to drugi odcinek jest, a ja już mam ludzi. Strasznie raszuję to i strasznie dużo mówię, aż mi gardło boli. A swoją drogą, widzowie, bo teraz i tak muszę czekać, aż przyjedzie ten, przyjadą, no w sumie szybko lecą tutaj na ziemię, ale widzowie, widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale są codziennie, oczywiście będziemy rozwijać kolonię, życzę wam miłego dnia, nawet miłej nocy, przypominam o lajkach, komentarzach, subskrypcjach, napisz co robię źle, co robię dobrze, jakbyś widział tą serię, czy wolałbyś ją widzieć inaczej.
Możesz mi napisać, wpaść na Instagrama, Twitcha, Twittera i tak dalej, i tak dalej. Miłego dnia, ale z miłej nocy jeszcze raz. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.